moi drodzy, zaczynamy vlogmas dzień 5. Jest godzina, powiem wam, 15 po 7. Właśnie tutaj idzie bajka. Właśnie budziłam Damianka do przedszkola, bo dzisiaj mają Mikołaja. Tak więc, moi drodzy, robimy śniadanko, a was zapraszamy na vlogmas dzień 5. Walking around the Christmas tree at the Christmas party. Mistletoe hung there, you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit be. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Gotowa, przebrana, po śniadanku jesteśmy, no i idziemy z Damiankiem do przedszkola, tylko jeszcze właśnie nałożę mój ulubiony krem na rączki, także więc smarujemy łapki, no i idziemy właśnie do przedszkola. Ja właśnie ubrałam sobie ten sweterek taki świąteczny, też jest mega ciepły właśnie, bo nie wiem jak jest na polu. Kamila właśnie już poszła do szkoły. No i nie wiem, ale chyba troszkę chłodno. Powiem wam, że dużo śniega właśnie już stopniało, gdzie niegdzie tylko leży. Wczoraj jeszcze było biało, a dzisiaj już niestety stopniało. No, także więc, moi drodzy, ja uciekam, lecę do tego przedszkola, Damiana zaprowadzić i odzywam się do was później. I tak, ja już jestem w domu. Powiem wam, ale się zgrzałam, zmachałam. Ubrałam sobie czapkę, ale powiem wam, że nawet i ciepło jest. Tak więc, no, nie wiem, nie odbiła mi się czapka chyba, nie, bo wiecie, niektóre czapki mają takie właśnie paseczki, to się nieraz potrafi odbić właśnie na czole i tego nienawidzę, nie lubię. Ale dzisiaj miałam taką różową sinicę, ja z taką śnieżynką, tak więc widzę, że jest spoko, nawet się nie odbiła. Także, moi drodzy, jestem teraz sama w domu i powiem wam, że zacznę właśnie pakować prezenty dzieciakom na Mikołaja. No bo wiecie, no tak, kurczę, jak oni są, to nie za bardzo, nie mam kiedy, jedynie wieczór, późno w nocy, jak śpią. No, a teraz tak, Damian w przedszkolu, Kamila jest w szkole, mąż w pracy, a ja się zajmuję teraz prezentami. Ja tu mam właśnie wszystko, jak widzicie, przyszykowane, więc zabieram się zapakowanie, idę po torebki ładne, no i pakujemy to wszystko. To ja już, zobaczcie, prezenty mam dla dzieciaków przygotowane, popakowane, no i co, teraz trzeba je schować gdzieś. Powiem wam, przynajmniej teraz jak ich nie ma, to ja sobie tutaj na spokojnie to powkładałam wszystko, tak więc no, wszystko jest tam powkładane. Prezenty już popakowane, jak widzieliście. Teraz muszę się zabrać za co? Za obiad. Właśnie myślę, co zrobić właśnie na obiad. Idę zobaczyć, co mam w lodówce, w zamrażalniku. No i będzie trzeba zrobić jakiś obiad. Myślałam nad jakąś supą zrobić, no i do tego racuszki z jabłkami, ale patrzę właśnie, która jest godzina, jest już w 9:30, więc nie wiem, czy zdążę, bo Damiana odbieram o 12:00, no i nie wiem, czy się z tym wszystkim wyrobię, ale dobra, idę i myślę właśnie, co zrobić dzisiaj na ten obiad. Zrobiłam sobie właśnie cappuccino teraz, jeszcze jest gorące, bo nie zdążyłam rano sobie zrobić i wypić. Nastawiłam właśnie zupę, stwierdziłam, że jednak zrobię zupę, no i zrobię racuszki właśnie z jabłkami. Także już sobie drożdże wyciągłam, bo miałam zamrożone i jak się no odmrożą, to będę robić właśnie te placuszki, ale to już pewnie jak Damiana przyprowadzę z przedszkola. No,
A w ogóle powiem Wam, że piękna pogoda, jak widzicie się, wszystko to odbija, słoneczko pięknie świeci. No, zrobiło się ciepło, śniega to już mało, co jest dzisiaj, topnieje to wszystko, także widzicie. No, i także więc ja sobie tu chwilę siądę, wypiję sobie to, w międzyczasie jeszcze coś sobie posprzątam, muszę coś sprawdzić jeszcze w laptopie. Tak więc odezwę się, moi drodzy, pewnie do Was później, nie wiem, albo jak już przyjdę z tego przedszkola z Damianem, no nie wiem, zobaczymy, jak będę miała czas. A na razie to powiem Wam, mam ochotę na to cappuccino właśnie. Zrobiłam sobie w tej filiżance. Powiem Wam, że ostatnio byłam właśnie w Pepco i w tym Pepco, co nie było tych filiżanek, powiem Wam, że mnóstwo ich przywieźli. Piękne, powiem Wam, bardzo ładne. Pewnie jak pojadę, a będzie jeszcze jedna, to może sobie kupię. Zastanawiam się nad tą zieloną. Ale no, zobaczymy. Ale ta jest, powiem Wam, prześliczna. Naprawdę piękna jest ta, powiem Wam, filiżanka. Dobra, nie zachwycam się już tą filiżanką. Piję cappuccino, no i ogarnę sobie parę rzeczy. Byłam właśnie w przedszkolu. No i co? Okazało się, że mają mieć teatrzyk o godzinie 12, więc powiem Wam, że Damianek został właśnie dłużej. No i muszę iść, powiem Wam, trzeci raz. Także więc niech zostanie na tym teatrzyku, bo miał być teatrzyk wcześniej troszkę, ale niestety jeszcze nie dojechali, więc o 12 po 12 może właśnie przyjadą właśnie z tego teatrzyku. Więc jak widzicie, Damian zostanie trochę dłużej. Ja się przeszłam po prostu, ale byłam jeszcze w aptece, więc pójdę później. Kamila ma przyjść do niego ze szkoły, więc później pójdę po niego. Ale zobaczcie, właśnie tutaj nie wiem, czy słyszycie, jak pięknie już w radiu grają, muzyka świąteczna. No super. Nawet papuga Stefan, powiem Wam, śpiewa. Jak radio idzie jakaś muzyka, to on tak śpiewa, że go cały czas słychać. No, także moi drodzy, ja już tutaj zaczęłam sobie właśnie robić te placki, te ratuszki z jabłkami, więc chyba zaraz zacznę je smażyć. No i taka dzisiaj będzie zupa na obiad i ratuszki z jabłkami posypane cukrem, pudrem. No super, powiem Wam, bardzo lubię właśnie te racuchy. No i idę działać właśnie, a potem muszę lecieć po Damiana znowu. I zobaczcie, taka sterta racuszków z jabłkami upieczona. Tu jeszcze się pieką dwa ostatnie. Tu właśnie przełożyłam te, żeby ostygły. No i muszę posypać cukrem pudrem. Placuszki więc ostygły. Posypałam je cukrem pudrem. I idziemy teraz jeść. Powiem Wam, już jakiś czas nie robiłam właśnie ich, nie piekłam. Ale teraz się zachciało, bo przedtem były non stop te pancake'i z budyniem. Więc teraz racuchy z jabłuszkami. A teraz, jak widzicie, mamy taką zabawę z Damiankiem kreatywną, czyli budowanie takich, zobaczcie, domków. Każdy jest pojedynczo złożony. Tu są choinki, drzewka. No i to, zobaczcie, wycina się z czegoś takiego. Tutaj właśnie na tym były właśnie choinki, domki i to trzeba sobie poskładać każdy element osobno. Także zobaczcie, cały stół zawalony robotą. Właśnie Damian tutaj działa. No i trochę jest bałaganu, ale to nic. Będziemy później sprzątać, tak jak zrobimy. Także zobaczcie, ja tutaj mam kolejny domek do złożenia. Damianek wycina, ja mu pomagam i to właśnie składać. No i potem Damianek będzie sobie to malował. Powiem Wam, że bardzo fajna taka zabawa kreatywna. Damian uwielbia takie rzeczy robić, tak więc super. Tak, Damianek? Fajne, potem będziesz malować, tak? Tak więc widzicie, tak to wygląda. No bardzo fajnie. Damian tu ustawia właśnie domy. I domy nam tutaj rosną, jeden za drugim, tak Damian? Jak grzyby po deszczu. Powiem Wam, że tu Damian właśnie na Mikołaja z przedszkola przynieśli. Właśnie takie paczuszki mieli, jeszcze do tego tam mieli pisaki, jeszcze taką książeczkę do kolorowania. No, to też złożymy. Tu jeszcze mamy kolejne drzewka do złożenia, więc to trzeba poskładać. No.
Także więc my bawimy się tutaj, budujemy domy dalej. Powiem Wam, że świetna zabawa, powiem Wam, ta kreatywna właśnie z tymi domkami z papieru. Dziecko uczy się właśnie wyrywać właśnie te przedmioty z tych karteczek, no i oczywiście składać. Także powiem Wam, że no naprawdę jest to świetne. Każdy domek jest inny, z dachem do szpica albo z dachem takim płaskim. I do tego macie choinki, drzewka przeróżne. No naprawdę, bardzo fajna zabawa. My już mamy to wszystko poskładane. No i będzie trzeba pomalować. No i oczywiście znaleźć na to wszystko miejsce. Pora zakończyć vloga, właśnie już będę kończyć, już jest ciemno na polu, idę zrobić jeszcze coś właśnie do zjedzenia. My z Damiankiem, tak jak widzieliście, skończyłam właśnie budowę tych właśnie domków. Naprawdę świetna zabawa właśnie z dzieciakami, właśnie takimi domkami, że można je budować samemu. Naprawdę bardzo fajne. Także moi kochani, to będzie taki krótki może vlog, nic szczególnego tak się nie działo, ale dzisiaj działo się, bo był Mikołaj w przedszkolu, były prezenty, no i oczywiście zabawa potem właśnie w domu. Także moi drodzy, jeżeli Wam się podobał taki vlogmas, dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie kochani o subskrypcji mojego kanału i co? Widzimy się w kolejnym vlogu. Vlogmasku, a to już będzie jutro. Do zobaczenia!